Jego myśli, uczucia i zamiary. Witam serdecznie, kochane panie i kochani panowie, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Ja nazywam się Wróżka Loelia i witam was serdecznie na moim YouTube kanale. Oczywiście, jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem mojego kanału, zasubskrybuj ten kanał koniecznie dzisiaj. Kliknij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz od YouTube'a wszystkie zawiadomienia o moich nowych premierkach, które robię codziennie. Kochani, dzisiaj powróżymy sobie z kart Lenormanda na temat myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Pomyślcie... Uj, mój aniołek aż spadł z wrażenia. Słuchajcie... Pomyślcie, kochani, o Waszej osobie ukochanej, niezależnie od płci, tak? Czy jest to kobieta, czy mężczyzna, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Kochani moi, oczywiście zapraszam Was do komentowania. Piszcie komentarze i oczywiście lajkujcie z kciuczkiem w górę moje filmiki. Piszcie mi, czy te wróżby z Wami rezonują w jakiś sposób. Bardzo kocham czytać Wasze komentarze pod filmikiem. Także piszcie do mnie. Ja czytam komentarze codziennie. Zapraszam Was na wróżby indywidualne, które robię na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia oraz Waszych pytań. Kochani moi, chcę, byście, kochani, napisali do mnie e-maila, jeśli potrzebujecie taką wróżbę prywatną. Ja Wam oczywiście wyślę warunki takich wróżb, także piszcie do mnie na maila. Zapraszam. Ok, teraz rozkładam karty na myśli, uczucia, olala, i zamiary. Myśli osoby ukochanej. Ta osoba myśli o Was, ale tutaj coś się obciąża na poziomie głowy i tutaj jest ta osoba ukochana. Popatrzcie. Wy i Wasza osoba ukochana patrzycie się w różnych kierunkach. Wy patrzycie w lewo, ta osoba patrzy w prawo i pomiędzy Wami jest góra. Góra, czyli obciążenie, balast, blokada. Coś Was blokuje. Ta osoba wie o tym, że macie jakiś tutaj problem do rozgryzienia i te blokady powodują, te problemy, które Was przeciążają, które są balastem, powodują, że patrzycie na razie w innym kierunku, jesteście od siebie odwróceni i być może nawet brak kontaktu, brak komunikacji. No i ta osoba tutaj myśli, że coś obciąża Waszą relację, coś, być może jakieś duże, poważne, wręcz ogromne, ciężkie problemy tutaj stoją między Wami, tak? Które trzeba jakoś rozwiązać. I te problemy Was tu podzieliły, tak? Odwróciliście się od tej relacji. Wasze uczucia, ojej, żmija, rózgi i labirynty. Słuchajcie, trzy złe karty, więc żmija, problemy, być może eks, być może inna jakaś rywalka, konkurentka. No na pewno jakieś opóźnienia, komplikacje, problemy, czy nałogi, czy jakieś tutaj no, poważne sprawy, które macie do rozwiązania. Poprzez to były może kłótnie, dyskusje, które powracały ciągle, które tej Was właśnie podzieliły i są, jest tutaj, nie umiecie znaleźć na ten moment wyjścia z sytuacji jakiejś trudnej, tak? Czyli... no, kręcicie się jakby tutaj w tym labiryncie i nie umiecie znaleźć rozwiązania tych wszystkich problemów i komplikacji, Waszych sprzeczek. Jakaś sytuacja zagmatwana, powikłana, skomplikowana, toksyczna, destrukcyjna. Zamiary.
Zamiary jest, oczywiście zamiarem Waszej osoby ukochanej jest stabilizacja, stabilność, być może zamieszkanie razem, rodzina, transformacja, coś co się zakończyło teraz, nie wiem, zerwaliście, no widać problemy, tak, kłótnie, to coś się zakończyło, chce ta osoba, by się odrodziło na nowo, by ta relacja przeszła jakąś transformację ważną i ta osoba chce w najbliższej przyszłości spotkania. Ale tutaj ta karta jest to powolny rozwój, powolna transformacja, powolne przemiany, powolny powrót znowu do relacji. Ta karta mówi o przełomie czasowym 6 miesięcy, maksymalnie oczywiście, czyli do 6 miesięcy może tutaj się coś znowu rozwinąć, powrócić, następna szansa, spotkanie i coś, co zostało teraz zablokowane, bo mamy w przełożeniu, czyli jako temat tego czytania, też kartę kosy, czyli coś, co zostało teraz zerwane, przerwane, zablokowane, nie, zakończone, to chcielibyście tutaj poprzez te spotkanie i powolny rozwój jakby przywrócić, tak? Przywrócić do życia i przejść tutaj, ta relacja musi na pewno jakąś ogromną, radykalną zmianę, czyli transformację. Bez tej transformacji to się na pewno nie uda. I kochani moi, no widoczne są tutaj emocjonalne problemy, tak? Na tle emocjonalnym jakieś poważne tutaj, nie wiem, czy kłótnia, czy sprzeczki, które doprowadziły do końca tej relacji, ale ta osoba, pomimo że macie dużo problemów między Wami, że patrzycie w innych kierunkach, że jesteście oddzieleni, że brak spotkań, brak komunikacji, ta osoba liczy jeszcze na to, że spotkania, że kontakt powróci, tak? Nawet jakby to powolnie miało się rozwijać, nawet jak powolnie rozwiążecie te Wasze problemy, znajdziecie wyjście z sytuacji, to będzie się tutaj to powoli, mam nadzieję, transformować, zmieniać, przetwarzać i być może wróci tutaj do normalnych, stabilnych spotkań, ponieważ ta osoba tak naprawdę chciałaby stabilizacji, tak? Tu jest piękna karta stabilizacji. W tej chwili jest ta stabilizacja podeptana jakby tutaj nogami, tak? Czyli żeście zbezcześcili ją poprzez jakieś Wasze komplikacje, problemy lub jakąś inną kobietę, tak? No ale jak znajdziecie tu wyjście z tej sytuacji, z tych labiryntów, tak? Rozwiązanie tych problemów, to być może tutaj właśnie dojdzie do jakiegoś spotkania. Dziękuję serdecznie. Taka była wróżba na dziś. Pozdrawiam Was, kochani. I do usłyszenia już wkrótce.